Piątek, 25 maja, Karolina Paras, witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Na początek popatrzmy, co w dzisiejszym serwisie. Dziś w informacjach o marszu poświęconemu bohaterowi, rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. O artystycznym Dniu Mamy. Pokażemy także Festiwal Nauki i Techniki. Dziś w życie weszły przepisy o ochronie danych osobowych, zwanych w skrócie RODO. Czy mieszkańcy miasta wiedzą, co to takiego i jakie prawa oraz obowiązki wynikają z tych przepisów? O tym w naszej sądzie. Wiedzą Państwo, co to jest RODO? Nie. Nie słyszeliście? Nie. Nie. Nie wiem, co to jest. Ten skrót z niczym się Pani nie kojarzy? Nie. A nowe przepisy ochrony danych osobowych? A to tak, ale tak to nie. To właśnie RODO. Aha. Co jest to? RODO. RODO? Nie. Co to takiego? Nie wiem. Nic pan nie słyszał? Nie. Czy wiecie, co to takiego RODO? Chodzi o tą nową ustawę o ochronie danych osobowych. Ojej, wiem. Ochrona danych, tak? A wiadomo, z czym to się wiąże? Z tym, że teraz tak naprawdę nic nie można. Jak to? No jeśli chodzi o instytucje, tak naprawdę z jednej strony dobra, jest to okej, bo w miarę nas to jakoś chroni, no ale z drugiej strony jest to też w pewnym sensie jakieś ograniczenie. Dlatego, że męczą ludzi, dzwonią co chwila na pokazy, przysyłają jakieś durne zaproszenia, nie dadzą odporu, nie można podziękować, że nie jest się zainteresowanym. To jest tak uciążliwe. Super pomysł. RODO w tym pomoże? Ukróci to? Myślę, że tak. Dobrze, że się coś zmienia? No na pewno, jasne, że tak. Będzie lepiej. Pod względem? No ja mi się wydaje, że wszystkie dane nie powinny wyciekać na zewnątrz, to znaczy gdzieś tam, bo to później są kłopoty, takie jakie w telewizji słychać. Pozostajemy w temacie. Skrót RODO to rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych dotyczące ochrony naszych danych przekazywanych do firm oraz w sieci internetowej. Co to takiego RODO? O tym ekspert dr Maciej Kawecki, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. RODO jest unijną rewolucją w ochronie danych osobowych. Zacznie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od maja 2018 roku i rzeczywiście mówi się, że tworzy ochronę danych osobowych 2.0. Samo rozporządzenie unijne wprowadza ponad 20 nowych obowiązków, dlatego bo przyznaje 20 nowych uprawnień nam wszystkim, czyli obywatelom. I po pierwsze, nie oznacza to, że dzisiejsze obowiązki nikną. To jest te 20 nowych obowiązków, to jest 20 dodatków. One są różne oczywiście, nie możemy tutaj wymienić ich wszystkich, ale prawo do bycia zapomnianym, ale prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo do poinformowania obywatela o tym, że doszło do naruszenia zasad naszej prywatności, obowiązek poinformowania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na kanwie nowego porządku prawnego odpowiedzialność za naruszenie jest dużo wyższa. Kary finansowe w wysokości do 20 milionów euro w przypadku sektora prywatnego, ale również odpowiedzialność cywilna. I teraz taki przysłowiowy Kowalski, jeżeli poczuje, że jego prawa zostały naruszone, będzie mógł również wystąpić z pozwem do Sądu Powszechnego. Jeżeli nasze dane osobowe są przetwarzane bez naszej zgody, z całą pewnością można powiedzieć, że jest to naruszenie i jest to podstawa do wystąpienia i z pozwem do Sądu Powszechnego i ze skargą do prezesa urzędu, która może skończyć się karą finansową. RODO jest inteligentnym aktem prawnym. Oznacza to jego neutralność technologiczną, czyli że ono się nie będzie dezaktualizowało wraz z rozwojem nowych technologii. Dzisiejsze ramy prawne z 1995 roku, one są absolutnie nieaktualne względem rozwoju nowych technologii. Unijna reforma ochrony danych osobowych to nie jest reforma o karach. Projektowany również przez ministra cyfryzacji Krajowy System Ochrony Danych Osobowych kładzie bardzo duży nacisk na szybkość postępowań, na otwartość organu nadzorczego, na sprawność funkcjonowania organu nadzorczego. W związku z tym nie bać się. To co jest bardzo ważne i to, czy można zaapelować do przedsiębiorców, to żeby się nie bać tego rozporządzenia, nie bać się jego wdrażania. To największy bohater powojennej Polski, najodważniejszy, niezłomny rotmistrz Witold Pilecki. 70 lat temu, dokładnie 25 maja 1948 roku w warszawskim areszcie przy ulicy Rakowskiej wykonano wyrok. Został zabity strzałem w tył głowy. Bohatera uczczono dziś marszem dla rotmistrza.
Blisko 500 młodych ludzi po godzinie 14 zgromadziło się przed pomnikiem żołnierzy niezłomnych, by uczcić pamięć o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Dla wielu z nich to postać charakteryzująca się walecznością i niezłomnością charakteru, jak i postawy patriotycznej. To wzór do naśladowania. Dlaczego Pilecki może być dla ciebie przykładem? Ponieważ Pilecki był wielkim patriotą, poświęcił całe swoje życie dla walki o ojczyznę i jest naprawdę postacią godną do naśladowania. Myślę, że w większości chodzi tu o poświęcenie dla naszego kraju, tak? Za oddanie, za służbę, w pewnym sensie też można powiedzieć. No i za swoje oddanie w sumie szczególnie, tak? Dla mnie rotmistrz Witold Pilecki jest dużym bohaterem. Zrobił wiele dla naszego narodu oraz uczymy się w szkole, że był bardzo, bardzo odgrywał ważną rolę w społeczeństwie polskim. Marsz Pamięci Witolda Pileckiego to manifest młodych ludzi, którzy w ten sposób chcieli pokazać, że pamiętają wybitnego Polaka. W asyście orkiestry z flagami i transparentami w dłoni przeszli przez miasto do Rynku Trybunalskiego. W jego trakcie spikerzy czytali fragmenty jego biografii. Rotmistrz całym swoim życiem dał naprawdę przykład heroicznej postawy. Najważniejsze, no trudno chociaż powiedzieć najważniejsze, no piękna karta jego historii to jest jako dobrowolny ochotnik poszedł i zgłosił się i przedostał się do obozu koncentracyjnego, gdzie dał świadectwo i napisał raporty. Te raporty są podstawą tak naprawdę wiedzy na temat tego, czym był Holokaust, jak działały obozy koncentracyjne. Te raporty przedostawały się do Komendy Głównej Armii Krajowej, a następnie do Londynu i Stanów Zjednoczonych i dzięki jego poświęceniu świat dowiedział się, czym jest tak naprawdę Holokaust i polityka niemiecka w Polsce i na ziemiach okupowanych. Marsz Pileckiego zakończył się w Rynku Trybunalskim, gdzie odbyły się okolicznościowe przemówienia. Organizatorzy, czyli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, dziękowali zgromadzonym za uhonorowanie wybitnego Polaka. Na zakończenie orkiestra odegrała hymn Wojska Polskiego. Ponad 30 stoisk od budownictwa po odnawialne źródła energii, nauka i technika królowała dziś w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, czyli Budowlance, gdzie odbył się trzeci Festiwal Nauki i Techniki. Trzecia edycja Festiwalu Nauki i Techniki przeniosła się na szkolne boisko. Tym razem festiwal otwarto nie tylko dla uczniów, ale i wszystkich chcących zobaczyć i dotknąć dzieł współczesnej nauki i techniki. Doświadczenia, warsztaty i ćwiczenia przeprowadzają uczelnie wyższe, przeprowadzają firmy znane na rynku ogólnokrajowym, a więc wszystkie dziedziny budownictwa, których produktów używacie Państwo w domu, dzisiaj goszczą u nas na festiwalu i prowadzą ćwiczenia przez profesjonalnych trenerów dla nie tylko naszej młodzieży szkolnej, ale dla wszystkich zaproszonych gości. Geodezja, drogownictwo, budownictwo czy ochrona środowiska – to spośród takich dziedzin młodzież może wybierać swój przyszły zawód. Festiwal jest doskonałą okazją, aby skonfrontować swoje życiowe plany. Jak się okazuje, są zawody, które młodzież wybiera najchętniej, bo i są ku temu powody. Najczęściej budownictwo, murarz, możemy się również pochwalić w tej chwili, jeżeli chodzi o murarzy, pierwsze miejsce w kraju. Wyjeżdżamy za granicę do Budapesztu, aby pochwalić się naszym fachem właśnie muratorskim, a także i budownictwa. Trzeci Festiwal Nauki i Techniki obfitował także w różne atrakcje. Zaprezentowały się na nim uczelnie oraz firmy. Dziś uczniowie poznawali przyszłe zawody, a za 2 tygodnie wszyscy będą mogli poznać piotrkowskie firmy. 2 czerwca w Piotrkowie odbędzie się meeting gospodarczy, na którym zaprezentują się lokalne przedsiębiorstwa. Meeting odbędzie się w ramach urodzin ulicy Słowackiego 2 czerwca od godziny 12 do 17. A ten weekend to festiwal miast partnerskich, do którego przygotowania trwały od piątkowego przedpołudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie. Tam piotrkowscy uczniowie wraz z serbskimi przygotowują przysmaki, którymi będą częstować mieszkańców podczas koncertów w amfiteatrze. Polsko-serbskie gotowanie szło sprawnie. W trakcie pracy można było nie tylko zobaczyć, jakie produkty w kuchni preferują Serbowie, ale również samemu pochwalić się własną techniką i pomysłami. Uczymy się wzajemnie, tak? No, tam bariera językowa jest, no, ale jakoś sobie radzimy tak. Albo tłumacz, albo po angielsku sobie jakoś rozmawiamy. Radzimy sobie, ale no dużo rzeczy ogólnie się dowiadujemy, poznajemy.
Podczas międzynarodowego gotowania powstawały przysmaki kuchni serbskiej. Były to różnego rodzaju mięsa i rolady. Za jutarni fest, zajedno z waszym uczennicima pripremamo. Będą to dwie potrawy regionalne, przygotowywane wspólnie z uczniami ZSP numer 4. Pierwsza to prebranac. Jest to rodzaj fasoli z różnymi rodzajami mięs. Druga regionalna potrawa to, można powiedzieć, różne mięsa grillowane, zmieszane z mąką kukurydzianą i z warzywami. Ale spotkanie w kuchni to również okazja do zaprezentowania przez piotrkowskich uczniów swoich popisowych dań. Na nie wybrali pierogi. Na pewno będą smaczne. Każda kuchnia ma swoje regionalne potrawy, które zawsze są dobre. Dobrze jest ich próbować, także myślę, że będzie smakowało. Wszystkich przygotowanych dań będzie można spróbować podczas koncertów w sobotę i niedzielę. Przed amfiteatrem odbędzie się spotkanie z kulturą i sztuką miast partnerskich, a na serbskim stanowisku będzie prezentowana właśnie kuchnia regionalna. W razie niepogody impreza zostanie przeniesiona do Miejskiego Ośrodka Kultury. Od poniedziałku można oglądać wystawę na dziedzińcu obok fary. Z kolei wczoraj w ramach Akademii Niepodległości odbył się wykład o Legionach w Piotrkowie. Wszystko w ramach cyklicznych spotkań organizowanych przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, tym razem z wykładem Legionowy Piotrków. Rozważania na temat 3 Brygady Legionów Polskich oraz Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego wystąpiła dr Marta Walak, dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Materiały oraz archiwalne fotografie wyświetlano na prezentacji multimedialnej tak, by jak najlepiej zobrazować temat. Każdy z przybyłych gości otrzymał również materiały konferencyjne. Akademia Niepodległości to wykłady organizowane przez oddział IPN w Łodzi w ramach setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Teraz będzie coś dla mam. To święto obchodzone jest od ponad 100 lat. Dla każdego dziecka i każdej mamy 26 maja to najpiękniejszy dzień w roku. Piękny Dzień Mamy zorganizowano dziś w Miejskim Ośrodku Kultury. Na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury Piękny Dzień Mamy wyglądał tak. W domach dzieci na uczczenie tego święta mają różne pomysły. U mnie wygląda tak Dzień Mamy, że budzę się, tata mówi, żebym pojechał z tatą do sklepu, żebym nic nie mówił mamie i kupuję jej słodycze i kupuję róże i potem przychodzę, daję mamie, mama mi daje całusa i tak wygląda. Składam mamie życzenia, robię dla niej laurki, szyję jej zawsze coś. Co będziesz jej szyła w tym roku? Poduszkę. Piękny Dzień Mamy to konkurs dla szkół i świetlic. Każda placówka przygotowuje program artystyczny poświęcony mamom. Jedni z humorem, inni z piosenką, najpiękniej jak potrafią, mówią o miłości do mam, które jest za co kochać. Za to, że mnie urodziła, że mnie dobrze wychowała i że mnie kocha. Przekazała nam większość swojego życia. Nie zostawiła nas nigdy. To, że mnie też kocha, za to, że mnie wychowała i za to, że jest fajna. Piękny Dzień Mamy Miejski Ośrodek Kultury zorganizował już po raz 12. Ja uwielbiam ją, ona tu jest, a tańczy na mnie. Śpiewam Piotrków i Wystawa Seniorów to propozycja Miejskiego Ośrodka Kultury, z którą piotrkowianie spędzili czwartkowy wieczór. Imprezy w ramach Majówki z Mokiem podsumowały również artystyczny sezon. To młode talenty, na co dzień szlifujące swój warsztat w Miejskim Ośrodku Kultury. Na scenie próbują swoich sił pod bacznym okiem instruktorów. Wczoraj podczas finałowego koncertu rocznego z cyklu Śpiewam Piotrków Daniel Wochyń, Zuzanna Kafar, Marta Koszacka, Patrycja Sikora wystąpili we wspólnym koncercie wraz z instruktorami.
Od listopada co miesiąc w czwartki śpiewali piotrkowianie i instruktorzy pani Justyna Jędrusik, pani Justyna Piesik-Kendra. Cykl, który bardzo podobał się piotrkowianom. Będziemy kontynuować pewnie w nowym sezonie. Dziś ten sezon 2017-2018 kończymy. Koncert finałowy to 3 bloki tematyczne. Poczekalnia, pociąg i cel. Podróż z młodymi artystami i doświadczonymi instruktorami to efekt rocznej ciężkiej pracy na warsztatach emisji głosu. Wśród utworów nie zabrakło znanych polskich piosenek. Zagranicznych rytmów pokazujących estradowy potencjał uczestników. Czy bajkowych brzmień. A także bardzo lirycznych i sentymentalnych kawałków stworzonych specjalnie na tę okazję. W Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury podsumowano sezon artystyczny na 8. dorocznej wystawie plastycznej Klubu Seniora. Wystawa obrazów uczestników warsztatów plastycznych powstała pod okiem instruktora Elżbiety Abratkiewicz. Ekspozycja to 2 odrębne cykle tematyczne. Pierwsza część to jest, jak widać, to są prace poświęcone tańcowi, ponieważ został rozpisany konkurs przez Ośrodek Edukacji Artystycznej, konkurs o tańcu. Tańczę, więc jestem. I tak oto powstały takie piękne, kolorowe, dynamiczne i ekspresyjne prace poświęcone temu tematowi. Druga część tej wystawy to prace, to martwa natura. Martwa natura, którą lubimy bardzo malować w pracowni. A dlaczego? Dlatego, że jest świetnym modelem. Podczas wernisażu zaprezentowano pracę 31 osób o różnym stopniu zaawansowania i przy wykorzystaniu różnych technik. Jak się okazuje, seniorzy lubią podejmować wyzwania. A jakimi są uczniami? Naprawdę, z taką pasją, poświęceniem i żarem twórczym podchodzą do tych zajęć, że aż miło patrzeć, jak właśnie na tych białych kartonach i brejtramach powstaje coraz więcej przedmiotów i z takim właśnie zaangażowaniem potrafią zrealizować pewien temat. A efekty prac cieszą nie tylko instruktorów, ale również tych oglądających. Wystawa będzie czynna do 26 czerwca. Majówkę w czwartek zorganizowała również Miejska Biblioteka Publiczna. Dzieci podczas pikniku na trawie mogły pochwalić się swoją znajomością lektur. Biblioteczne spotkania to zawsze okazja do tego, by przekonać młodych ludzi do tego, że czytać jest warto. Dzisiaj mieliśmy 3 klasy, więc już nie można mówić o problemie z czytaniem. Widać, że dzieci lubią książki, garną się do tego, a chłopcy tradycyjnie muszą biegać. A biegania w trakcie pikniku i sportów też trochę było. I konkluzja tego jest jedna, że czytanie jest również przyjemne, tak jak sport. Czytać warto dlatego, że jakby no, po prostu mamy większą wiedzę na temat liter i po prostu wiemy, jak je pisać. Konkurencje podczas pikniku były punktowane. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody. Na koniec ważna informacja, ogłoszono upadłość operatora sieci telefonicznej, który świadczy usługi na rzecz wielu instytucji w Piotrkowie, w tym Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz szkół. W związku z tym występują trudności z połączeniem na numery telefonów stacjonarnych, zaczynających się od numeru 732 i 733. Na tym kończymy dzisiejszy serwis. Zapraszam Państwa na magazyn Werbum oraz program Piotrków, którego nie znacie. Dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.
Pierwsza niedziela w okresie zwykłym, po okresie wielkanocnym, to uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Wsłuchajmy się w Ewangelię według świętego Mateusza na tę okoliczność przepisaną. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Trójca Przenajświętsza to wielka tajemnica naszej wiary. Musimy o tym pamiętać, że tam, gdzie kończy się wiedza, zaczyna się wiara. Jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa wierzymy, że jest nasz Bóg obecny w trzech osobach. To Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Zawsze ilekroć czynimy znak krzyża na sobie, to wyznajemy tę prawdę. Tak zaczyna się nasze życie z Jezusem Chrystusem, gdy podczas Chrztu Świętego, który nas zanurza właśnie w Kościół Boży, zostajemy ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej. Kapłan, wypowiadając nasze imię, polewa nam głowę wodą i wymawia słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ta prawda o Trójcy Przenajświętszej również wyraża się w błogosławieństwie, którym zostajemy obdarowywani podczas każdej mszy świętej, czy też wizyty kapłana w naszym domu. Błogosławieństwo w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego to właśnie skrót naszej wiary w to, co wierzymy. Zawsze ilekroć przypominam sobie tę prawdę o Trójce Przenajświętszej, przypomina mi się anegdota jednego z misjonarzy, który opowiadał, że mieli tam w Afryce, gdzie pracował w wiosce, takiego krnąbrnego jegomościa, który zawsze, ilekroć była jakakolwiek uroczystość religijna, to strasznie próbował wszystko zrobić, aby te uroczystości zniszczyć, zakłócić porządek. I któregoś dnia miał przyjechać na tę uroczystość do tej wioski ksiądz biskup. I ten misjonarz mówi: tak bardzo prosiłem tego pana, aby na ten czas powstrzymał swoje wynurzenia i postarał się jakoś przetrzymać tę wizytę. Ale ten wyskoczył na palmę i tam siedząc czekał, aż procesja pójdzie. I gdy doszli do tej palmy, wtedy ksiądz biskup stanął przed tą palmą, pyta się do tego misjonarza: co to za jeden? A on mówi: a to taki nasz wioskowy kontestator, który wszystko kontestuje i bez przerwy na wszystko narzeka, wszystkich obrzuca tutaj przekleństwami. I wtedy biskup stanął pod tą palmą, zrobił znak krzyża i wtedy ten człowiek zamilknął, zszedł, spokorniał i szedł dalej w nimi procesji. I potem w całej wizytacji misjonarz pyta tego wichrzyciela wioskowego: czemu się uciszyłeś? A ten mówi tak: jak zobaczyłem pod tą palmą tego księdza biskupa i to, co im pokazał, to zrozumiałem, że już nie ma przelewek. A co ci ten biskup pokazał? No mówi: zejdź z palmy, bo zetnę drzewo. Moi kochani, to taka anegdota, która ma nam przypominać o tym, że tak naprawdę wierzymy w Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego i Jego błogosławieństwo ma wielką moc. Ma wielką moc dawania nam potrzebnych łask na co dzień, ale też ma wielką moc otwarcia nam drogi do wieczności.
o tym. O tej kamicy dzisiaj powiemy. Tak. Dobra. Kłaniamy się Państwu. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Piotrków, którego nie znacie. Leszek Józefacki, Izydor Młoczkowski, Piotr Gajda, Stanisław Piotr Gajda. Zaprosiliśmy kiedyś Państwa na spacer i zachęcaliśmy do tego, żeby spuścić wzrok i oglądać detale w kamienicach piotrkowskich, te, które znajdują się w przyziemiu. Zwrócić uwagę na pachołki w bramach, na te wszystkie piękne detale, obramienia piwnic, na same bramy. Tak zwane szyje. A dzisiaj w ten piękny wiosenny dzień, bo to wiosna roztańczyła się w całym mieście, przepiękna, zapraszamy Państwa na spacer i zachęcamy do tego, żeby podnieść głowę i spojrzeć na kamienice, które mijamy, zwrócić uwagę na piękno tych kamienic, na szlachetność, na wielość detali i szczegółów, które wpływają na to, że te kamienice są wyjątkowe. Chodzi mi o to, że chodzimy po tym mieście i przyzwyczailiśmy się, że mieszkamy tutaj i nie zwracamy uwagi i nagle jak zwolnimy trochę kroku i się rozejrzymy, to zwrócimy uwagę, ile pięknych, godnych uwagi rzeczy się znajduje. A chcemy rozpocząć naszą wycieczkę najstarszą mieszkalną kamienicą. Jedną z najstarszych. Najstarszą. Ale jesteś pewien? Tak. Najstarszą murowaną kamienicą w naszym mieście, a mianowicie obecnie jest to kamienica na Rynku Trybunalskim numer 8. To jest Róg Grodzkiej, a Róg Grodzkiej i Rynku Trybunalskiego. Grodzkiej, kiedyś nazwanej Połtawską. Dlaczego Połtawską? No, za czasów cara. Aha. I kilka słów tej kamienicy. Historia zaczyna się w średniowieczu, lokacja miasta. To znaczy, jeżeli mówiłeś najstarsza, to murowana najstarsza. Murowana, najstarsza mieszkalna. Przedtem to była? Tak. Drewniany rynek drewniany był. Drewniany budynek. No. Najbogatsza osoba w mieście, najważniejsza, to był wójt, zwany na początku wójtem. I dla wójta miasta Piotrkowa wybudowano na tej pięknej z tyłu działce około 3,5 tysiąca, jak to się kiedyś mówiło, kamienica miała 3160 stóp kwadratowych reńskich powierzchni, natomiast podwórzec za tą kamienicą miał 460 stóp kwadratowych reńskich, bo jeszcze do tej kamienicy przynależał podwórzec, na którym mieściły się, proszę Państwa, pierwsze jatki mięsne i chlebowe. Czyli tu w średniowieczu można było kupić mięso i chleb. Podstawowe artykuły. Podstawowe artykuły. I potem, by miasto miało dochód, dzierżawiono te jatki piekarzom, dzierżawiono rzeźnikom. Własność wójta. Własność wójta. I dla wójta szły pieniążki. Kamienica pierwotnie, proszę Państwa, miała jedno piętro. Na dole 5 pomieszczeń w ciągu, na górze kilka pokoi, jedno piętro i dach. No ale mówimy już o tej murowanej kamienicy. Tak. Czyli około 180, chyba tutaj liczyłem, 185 lat temu. Tak. Jednopiętrowa kamienica, poddasze, na którym suszono zboże, wytwarzano słód, ponieważ do tej kamienicy należało prawo propinacji. Czyli w tej kamienicy wójt lub dzierżawcy mogli już od średniowiecza produkować piwo, mieć wyszynk tego piwa i produkować gorzałkę. Czyli taka rozrywkowa bardziej kamienica. No, nie, tak, tak. O czym jeszcze powiemy dalej, jeszcze słodka. Aha. Bo tu... No ale to w późniejszym... W późniejszym czasie była jedna z pierwszych cukierni również w mieście. W związku z tym ta kamienica miała swoje prawa. Przypomnijmy, raz jatki chlebowe, drugie jatki mięsne, trzecie wyrób piwa, wyrób gorzałki i możliwość wyszynku, czyli sprzedaży. I ja wejście przed chwilą powziąłem taką informację, że w trakcie remontu pracownicy znaleźli kilkadziesiąt butelek wina, które no, ma 200 no, lat prawie. Tak. Więc to jest rarytas. I dalej, rok 802, zaczyna dzierżawić tą kamienicę Marcin Grabowski, mówił się wtedy kupiec winny. On handlował winem i korzeniami. Z narożnego wejścia można było wejść do, to się mówi wtedy nie sklep, tylko handel. Handel winny i handel korzenny. Czyli kupić dobre wina węgierskie, francuskie. I przyprawy. I przyprawy korzenne. Marcin Grabowski również posiada
wszystkie prawa, które ta kamienica miała, czyli właściciel ma również piec, w którym można było piec chleb lub produkować ciastka. I do 833 roku kolejne pokolenia Marcina Grabowskiego, przepraszam, przejmują tą kamienicę. W 833 roku Karol Kaslow, cukiernik, nabywa tą kamienicę i oczywiście zaczyna produkować ciasta. No właśnie, 830... tutaj się cukiernia znajdowała. Tak, jedna z pierwszych w mieście Karola Kaslowa. I wejście było tutaj narożne, bo ta kamienica ma ścięty narożne. Tak. Pokażemy Państwu wejście narożne. Tak. I tu była cukiernia Karola Kaslowa. W 869 Karol Kaslow sprzedaje Aleksemu Anfiłowowi tą kamienicę kupcowi, który przeprowadza remont. Remont polega na odnowieniu elewacji i na dobudowaniu drugiego piętra. Stąd na elewacji mamy literkę A, bo Piotr pytał. Czyli to w tym portalu, w portalu nad okiennym mamy literkę A. W pięknym kartuszu. W zasadzie powinno być dwa razy AA, bo to był Aleksej Anfiłow. W historii miasta ta kamienica również ma do dzisiaj swoje ślady, a mianowicie Karol Stronczyński, słynny kolekcjoner piotrkowski, odkupił przy remoncie tej kamienicy, jak dostawiano drugie piętro, przepiękne kraty stalowe, kute, które znajdują się w muzeum. I gdybyście Państwo chcieli obejrzeć, to w tygodniku ilustrowanym zdjęcie było pokazane i szkice, jedno z najstarszych zdjęć architektonicznych, to są właśnie te okna, miały przepiękne, żeliwne. Namiastką są balkony i balustrady. I to były piękne okucia w tych wszystkich oknach żelazne, świadczące o bogactwie i o duszy artystycznej Anfiłowa. Dobudowano drugie piętro i kamienica absolutnie zmieniła swój wygląd. Piotruś, powiedz coś o tej przepięknej elewacji. To jest to jedna z piękniejszych kamienic znajdujących się w obrębie Starego Miasta. No, zrobiona w stylu eklektycznym, no tutaj trudno mówić o jednolitym stylu, natomiast zwracają uwagę przepiękne detale. Tutaj pod oknami w tych wykuszach ten motyw muzyczny chyba, bo to lira, są liry odwrócone do siebie. Elementy roślinne. I w środku akant. Tak samo ten motyw roślinny w oknach pierwszego piętra. Tam dalej zwieńczenie, muszle, boniowanie tak, poziome. Tu, proszę Państwa, wiele styli możemy się dopatrzyć, bo tak jak Piotr powiedział, mamy i tak kolumny, mieszański po prostu. I kolumny, i boniowanie, i elementy roślinne, i pilastry, i piękne podparcia dachu, i przepiękne tarasy z żeliwnymi obramieniami. Bardzo piękny styl i bardzo bogate zdobnictwo tej elewacji w kamienicy przy rynku Trybunalskim 8. Kamienica chyba została bardzo wiernie odtworzona, bo to niedawno przeszła gruntowny remont elewacji i jakby zabłysła blaskiem, który ją otacza. Również chcieliśmy zwrócić uwagę na pozostałości, to jest teraz obudowane, pozostałości szyi, czyli okna piwnicznego, gdzie staczano beczki, wpuszczano beczki, to jest w tej chwili zamaskowane, natomiast tam są dwułukowe piwnice składające się z dwóch części i tędy wpuszczano beczki węgrzyna, czy beczki piwa, antałki piwa i wina pod spód, a wyszynk był na parterze z przepięknym widokiem na rynek, który a wejście z naroża kamienicy. Także był tu i browar, i palono w alembiku gorzałkę, i można było kupić wspaniałe ciastka prosto z cukierni Karola Kaslowa przed 175 laty. Kamienica na razie stoi pusta, ale mamy nadzieję, że tradycja wróci tutaj. Aż się marzy, żeby wrócił do kamienicy przy rynku Trybunalskim 8 zapach świeżo palonej kawy, wyrobów cukierniczych, wanilii, korzeni. Korzeni oczywiście. Mamy nadzieję, że nowi właściciele wrócą do tej tradycji. A my co? Zapraszamy Państwa na dalszy ciąg spaceru.
naturze przepiękne okna, wyobraź sobie, jak one musiały wyglądać, jak były kraty żeliwne, przepiękne, wystające kraty. I drzwi okute sztangami. Tu było na pewno wejście do podwórka. Zapraszamy Państwa na spacer ulicą Grodzką. Od strony wschodniej z kamienicą przy Rynku Trybunalskim 8 graniczy przepiękna kamienica przy ulicy Grodzkiej 2 i kolejna Grodzkiej 4. Nie wiem, czy to są dwie kamienice, czy jedna. Tutaj ja bym nie wyrażał jakiejś pewności, natomiast my pragniemy zwrócić uwagę na to, jak ta kamienica jest piękna, jak jest bogata w detale architektoniczne. One się różnią trochę, jak na połowę podzielone. Za nami kamienica numer 3, też z przepiękną elewacją, którą za chwilę Państwu powiemy. Natomiast zachęcamy do obejrzenia Grodzka 2 i Grodzka 4. Trzeba zwrócić uwagę na bogactwo tych elementów architektonicznych na tej fasadzie. Tutaj w tej części kolumny z kapitelami w stylu koryńskim, wyraźnie nawiązujące do tego, a na tej części zwraca uwagę boniowanie. Unikalne boniowanie. I te dwa wykusze, gdzie znajdują się rzeźby dwóch główek zwróconych, kobiety i mężczyzny, zwróconych w swoim kierunku, więc jakby patrzące na siebie. Zapraszamy koniecznie, byście Państwo sami ocenili jedną i drugą elewację i sami obejrzeli, jak piękne detale są na tych kamienicach. Przypominamy, bardzo interesująca kamienica numer 2, kamienica numer 3, kamienica numer 4 przy ulicy Grodzkiej, które są jeszcze w bardzo dobrym stanie, chociaż wymagają również renowacji. A ja, Piotrze, chciałem zwrócić uwagę jeszcze na przepiękne detale żeliwne. No resztka. Przy bramie. Przepiękna buta brama. Tak. Zachęcam też do wejścia do bramy, bo ja byłem w tej bramie numer 2. Zachowały się jeszcze przepiękne okucia, żelazne drzwi. Stara klatka schodowa z olbrzymim balem 30-centymetrowej średnicy, który utrzymuje wirującą klatkę schodową z oryginalnymi jeszcze trepami. Także prosimy też wejść do tej sieni, bo jest przepiękna oprawa bramy i przepiękna oprawa z roślinnymi detalami na daszku nad wejściem do kamienicy Grodzka numer 2. No i oczywiście zachęcamy Państwa do spacerów po Starym Mieście i zwrócenia właśnie, zwolnienia kroku i zwrócenia uwagi na to, jak te kamienice są bogato zdobione, jak są pięknie ozdobione. Chcemy Państwu pokazać, że nasze miasto ma kilka przepięknych perełek architektonicznych, na które warto zwrócić uwagę, podnosząc głowę podczas wycieczki po Starówce. Zapraszamy Państwa. To wszystko jest oryginalne. Antaby. To są antaby. I piwnice z piaskowca. Patrz, Piotruś, piaskowiec. Aha. No, to były te szyje. No i właśnie, to są te kamienice, które szczególnie zachwycają, szczególnie przyciągają wzrok. Z rynku chyba sobie zejdziemy na razie i przejdziemy w Aleję 3 Maja. Obejrzymy jeszcze inną. Te mieszczańskie, niezwykle bogate architektonicznie kamienice. Proszę Państwa, mieszkańcy miasta mogli podziwiać domy tylko z zewnątrz, ale ruszmy wyobraźnią, wyobraźmy sobie, jakie bogactwo musiało być wewnątrz tych domów, skoro właścicieli było stać na wydanie tyle pieniędzy i by z taką dbałością wybudować kamienicę, oprawić ją w przepiękne ościeża, w żeliwne tarasy, w żeliwne, żelazne, kute kraty, przepięknie oprawione okna, to jakie bogactwo musiało być
w środku, na przykład u pana Anfiłowa, w jego domu. W pokojach, w salonach, w barkowach, no tak. Albo u pana Grabowskiego, kupca winnego. Zapraszamy do obejrzenia kolejnej kamienicy. Chodźmy. W trakcie naszego spaceru z ulicy Grodzkiej, z rynku Trybunalskiego, zawędrowaliśmy na aleję 3 Maja. Tutaj zatrzymaliśmy się pod kamienicą nr 17, o której za chwilę powiemy, ale zanim to powiedzmy o alei 3 Maja, właśnie, bo to jest bardzo interesująca ulica i mająca ciekawą historię. Bardzo ważna ulica w historii miasta, którą wytyczono w 1873 roku. Ona miała różne nazwy, ponieważ ta aleja prowadziła do torów wyścigowych, więc była to w pewnym czasie aleja wyścigowa. Przy niej były szkoły, więc nazywała się też aleja szkolna. Wreszcie aleja Bieruta, aleja aleksandryjska za czasów guberni. Aleksandrowska. Tak, od Aleksandra. I wreszcie powrócono do historycznej nazwy Aleja 3 Maja. I przy tej alei, która była bardzo ważną arterią, nie tylko dlatego, że była piękną ulicą obsadzoną lipami i stąd też jej przez pewien czas okresowa nazwa Aleja Lipowa, to były tu ważne, po pierwsze, zakłady przemysłowe. Początek przemysłu piotrkowskiego między innymi rozpoczął się przy tej ulicy, a właściciele tych zakładów przemysłowych, octowni, browaru Bartenbacha, który się mieścił właśnie z tyłu tej kamienicy, do której Państwa zapraszamy zwiedzenia, browar Bartenbacha, teatr Wodewil. Teatr Wiktoria, to tam, tutaj. Po prawej stronie teatr letni Wodewil, o którym mówiliśmy Państwu, i przepiękne kamienice właścicieli. Oczywiście fabryka Joela, dalej mówiliśmy też o odlewni, no i droga do wyścigów konnych. I do parku, potem który do powstał parku, 100 lat temu. I w końcu do pierwszego lotniska. Ale zajmijmy się 17, bo jest to piękny... To znaczy, jeszcze powiedzmy to w ten sposób, że pod koniec XIX wieku zaczęły tutaj ta ulica, aleja zaczęła się rozwijać. Zaczęły powstawać przepiękne, ekskluzywne kamienice z apartamentami dla bogatego mieszczaństwa i dla szlachty, dla arystokracji. Tak. I te, przechadzając się aleją 3 Maja w tej chwili, warto zwrócić uwagę, podnieść głowę i zwrócić uwagę na bogactwo sztukaterii, bogactwo elewacji, jaka tutaj jest. My zatrzymaliśmy się pod kamienicą nr 17. Bardzo charakterystyczna. To jest kamienica w stylu eklektycznym, czyli takim pomieszanym pomiędzy neorenesansem a neobarokiem. I wspominaliśmy, Piotrze, że w tym stylu znajdziemy z wielu epok szczegóły. I to w tych kamienicach właśnie przy Alei 3 Maja to widać. Jeżeli chodzi o historię samej działki, to tu był dwór Obrytka, dzielnica miasta. Który został podzielony i powstały działki, które mieszczanie bogaci sobie wykupowali, a tutaj akurat Anna z Olszewskich-Ratult kupiła te właśnie parcele po podziale w 1875 roku, to powiedzmy sobie po kolei, no nie? Kupiła ją za 2125 rubli. W srebrze. W srebrze. A po 4 latach sprzedała Franciszkowi Łapińskiemu za 2500. To już trochę zarobiła. A ten sprzedał Stanisławowi, synowi Franciszka Kępińskiego w 1995 roku. Kępiński dokupił jeszcze zachodnią część działki od Bartenbacha między innymi. Bardzo ważne. I Krugera. To był jeden ze słynniejszych browarów, proszę Państwa, w Piotrkowie, browar Bartenbacha, oprócz browaru Spana. Bardzo znany piwowar i rodzina Kępińskich, bardzo znana. I tu właśnie Kępińscy wybudowali na początku XX wieku tą kamienicę. I teraz zwróćmy uwagę na samą fasadę. Zwróćmy uwagę na podział tej kamienicy. To jest ten styl neorenesansu z takimi zdobieniami jak z neobaroku, zwłaszcza
zwieńczeniach okien. Piotrze, króciutko, żebyście Państwo zwrócili uwagę, coś powiemy. Tak jest, oś środkowa, proszę Państwa. Brama, symetria po prawej stronie, cztery okna, cztery osie, po lewej stronie cztery okna. Dwa boczne tarasy, ale szczególnie zainteresujcie się Państwo jednym tarasem z przepiękną oprawą żeliwną, unikalną. Jest to już ostatni żeliwny taras przy tej kamienicy balustrada. Bardzo piękna robota odlewnicza, balustrada żeliwna. Oczywiście bardzo interesujące jest wejście. Piotrze... No tutaj właśnie dwie ogromne takie imperialne kolumny. Wieńczą Gzyms. A utrzymuje. Attykę, tak. Co jest najbardziej ciekawe, że te kolumny utrzymują dwóch potężnych chłopów napakowanych testosteronem, proszę Państwa. Dwóch pięknych mężczyzn. Myślę, że jak kobiety przechodziły, to serduszko im szybciej biło, jak widzieli takich muskularnych mężczyzn. A jest to bardzo piękny detal wsporników w architekturze, który łączy się z kobietą, z kariatydą, a mianowicie kariatyda jest to kobieta z pięknymi piersiami podpierająca wspornik lub kolumnę, tak jak tutaj, a mężczyzna to Atalant, czyli jakby pierwowzór Atlasa, który cały nieboskłon, tak. A to jest taki detal architektoniczny, bardzo piękny i musimy powiedzieć, proszę, jeszcze jedną ważną rzecz. Bardzo trudne do utrzymania detale architektoniczne, bo mają mnóstwo szczegółów. U nas się wyjątkowo pięknie jeszcze utrzymały. Rzadko gdzie, proszę Państwa, z takimi pięknymi atlantami są kamienice i z piękną twarzą lwa, który jest zawsze symbolem pilnowania wejścia do domów, i dwa symetryczne lwy zawsze przed wejściem do parku pilnują wejścia, zapewniają bezpieczeństwo. Tu Piotr mówił, mnóstwo detali, szczegółów. Na dole piękne boniowanie, piękne kolumny, spięte gzymsem przepięknym i attyką. Okna bardzo ładne, oprawy zarówno podokienne, jak i nadokienne. Kamienica jest w dobrym stanie, ale szczególnie zwracamy uwagę na oprawę wejścia z tymi muskularnymi mężczyznami, bo jest to unikalna oprawa, wejście do kamienicy pod Atlantami. No i tam jeszcze w kartuszu, mamy numer oryginalny tej kamienicy, 5 przez zachował 8, się. Przez 8. Tak, dawne numery. Także, szanowni Państwo, zapraszamy i powtarzamy się do spacerów. My wybraliśmy akurat te kamienice, które uważamy za bardzo ciekawe. Ale spróbujemy jeszcze o innych opowiedzieć. Zapraszamy do spaceru po Starym Piotrkowie. Kłaniamy się Państwu. Leszek Józefacki, Izydor Moskowski i ja, Stanisław Piotr Gajda. Chodźmy.